trust only in the Force. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Star Wars Jedi Fallen Order. Zostawcie oczywiście kciuka, suba na kanale, jak jesteście nowi, z dzwonkiem, bo prawie 60% osób, które mnie oglądają, to nie subskrybują kanału. Będę bardzo wdzięczny za subskrypcję w takim razie. I jeszcze, jakby ktoś chciał grę kupować, to w opisie macie link do tej gry. Jest to reflink, więc przy zakupie mnie wspieracie, a przy okazji, jakby ktoś chciał otrzymać, to dostanie w Fortnite darmowego skina w postaci białego klona, więc myślę, że warto. Kontynuujemy. Dobra, mniej więcej już ogarnąłem. Czekaj. Pchnięcie tutaj. Dobra, ta kula się tam musi stoczyć. I tutaj zaczął wiać wiatr, więc powinna wlecieć tam. No właśnie. Mamy ją tutaj. Teraz tak. To nam podwyższyło. Mamy jeszcze tamtą kulę, która tam mi jest w ogóle totalnie niepotrzebna. Przyjacielu, ten grobowiec jest wielce fascynujący. Aha, i to wszystko. A jednak nie wszystko. Niegdyś był miejscem prób dla wrażliwych na moc mędrców Zephon. Lecz został przekształcony na szacowane miejsce spoczynku, lecz w tym miejscu największym szacunkiem darzono samą moc, czy też wiatr życia. Jak ją nazywano, to piękny widok. Dobra, czekajcie, bo tu wieje w tym miejscu. Okej, to wieje. Dobra, już kumam. Nie, tam, nie tam, kula. Tak, tutaj. I tu. I ty co tam leć. Tak. Tylko... A on, ta suka tu już leci, kurwa mać. No tak zapierdziela, że ja nawet się nie zorientowałem, że ona już tu lata. Dobra, mam ją. Przechwycona, nie tak daleko. Dobra, wleciała. Nie wiem, czy dobrze, że ja na tym stoję. Chociaż w sumie git, bo akurat tu ma wejść. Ja pierdziele. Nie, chociaż chyba nie tu? A nie, no tu. Co mi się otworzyło? Mogę sobie skrót zrobić, to. Ale... Czekajcie, bo za głupi jestem. Gdzie mam iść? Tylko sprawdzam. Nie no, tu mam się wspiąć. No 100%. Dobrze byłem. Tylko, że oczywiście nie mogłem wskoczyć, nie? Bo tu też mam do wspinania. No więc tu muszę iść na stopę. Tylko... Nie mogę na to wejść. Właśnie się zdupiłem teraz.
Na stówę muszę tam się wspiąć, tam pójść. Ta gra jest porąbana, nie? No, musisz podejść i kliknąć spację, z biegu nie wejdziesz. A ja tu nie byłem już? Byłem tu przecież. To jest to miejsce, z którego zaczynałem. A, tylko ja nie miałem, nie byłem w stanie pchnąć tej kuli wtedy jeszcze. Dobra, coś nam się otworzyło. Do góry. Zefo byli na Kashyyyk. Cordova mówił o jakimś Darfulu. A, wódz Łukich. Byli starymi przyjaciółmi. Może jeszcze żyje? Jest tylko jeden sposób, żeby to sprawdzić. Musimy polecieć na Kashyyyk. Grobowiec Ail Rama. W oku olbrzymiego cyklonu Kal znalazł wraz z BD-1 grobowiec Elmara. Po wkroczeniu do środka ukazała mu się zjawa jego dawnego mistrza Jarotapala, dzięki której odkrył na nowo zdolność popychania przedmiotów mocą. Opuszczając grobowiec Kali BD-1 znaleźli kolejny hologram przygotowany przez Cordovę, w którym uczony skierował ich na planetę Kashyyyk. Ja nie wiem, czy ja jadę do góry? Do góry jadę. Te. Bo jak patrzysz tak, to się wydaje, że jedziesz w dół, nie? No ale jadę do góry. Tam została jedna rzecz, której nie mogłem, przez którą nie mogłem przejść w sumie, więc trochę lipa. O jas. Się cieszę, że się porespawnowali. Umiejętności chyba nie mam, no zero mamy. Dobra, no jestem z powrotem w tym miejscu, mogę wszystko teraz otwierać. Tu zrobiłem prawie wszystko oprócz tego jednego zielonego. Jest to niby dostępne, nie wiem w jaki sposób to miało być dostępne niby. Dobra, no jestem tu. Czy my otworzyliśmy drogę Imperium? O kurwa, ten ma ten. Jeszcze rakietnica jedna ma. Nie! Nie w tą stronę, kurwa, unik. Dzięki. Rozjebałeś dwóch swoich. Ty, ale kurwa, Jedi, bądź Jedi'em i wskocz tu. A ten pajac jest na górze, dobra.
Kurde. Ja pierdolę, co za menel. Shit. Ja nie chcę teraz... Najlepsze jest to, że ja nie chcę tego odpalać. Bo ja wiem, że jak to odpalę, to oni się zrespią. Czy tu jest gdzieś... O, w lewo. Rytuał Zefo. Pozostałości starożytnych towarów wytwarzanych przez Zefo zapewne używano ich podczas rytuałów. Okej. Tam jest ta skrzynia, po którą bym wskoczył chętnie jeszcze. Dobra, już kumam. Tam jest to przejście. Nie, gdzie jest to przejście? Wait. To. Ej, no, czemu tu nie wchodzisz? Nie chcę tutaj już łazić. Wykopaliska w lodowej jaskini, szczątki i ceramicznego naczynia rozbitego przez oficera dowództwa, dowódcą projektu Schwider. Była wściekła, ponieważ znalezisko nie spełniało jej oczekiwań. Co? Tu teoretycznie mogę jeszcze przejść. Tylko nie mam pojęcia, gdzie zjadę. A najpierw sobie sprawdzę to jeszcze. Kurwa, to co? Fuck, jak to spada, to zginie. Nie wiedziałem, no nie znam. Pierwszy raz to widziałem na oczy. Tylko miałem wiedzieć, że jak to spada, to bierze i wybucha. Kuźwa. Zrespi mnie tutaj. Ja pierdolę, tu mnie zrespiło. Czemu mnie tu zrespiło? Kurwa, jak tam jest miejsce do respawnu? Co to było? Przynajmniej wszystko jest pootwierane. A pierdolę. I co teraz robimy? Braćko, nie pożałuję! Pokonamy cię! Dorwać Jedi! Fantasty strzał! Uchylił się! Wystarczy jedno trafienie. Starego se ścigaj. Dobra. Było to prostsze niż w poprzedniej walce. Pytanie, czy
A, ten obszar jest odkryty. Co to jest tam? Takie zielone to. Ta skrzynka tam. Okej. Kurwa mać. Okej. Dobra, no jestem tu. Powiem wam, że trochę lipa, że ten dojadę właśnie. Bo... jestem teraz tu. A tam jest coś jeszcze zostało. A te pajace znowu żyją. Już się cieszę z tego powodu, że oni znowu tutaj żyją w tym miejscu. Wkurwiająca trochę mechanika. Taka... mechanika. Taka mechanika z... To mi się kurwa w chuj może przydać i to. Taka mechanika Dark Soulsowa. Mi się to strasznie nie podoba. Ale cóż. Przyjemnie mi się eksploruje. Co za coś. Okej, dobra. Tu mam otwarte. I tu mam kuźwa miejsce, do którego chciałbym wrócić, nie? Podwójne pierdolnięcie jest spokojnie. Tego się nie spodziewałem. To wielki posąg Zefo, więc w środku są pewnie rzeczy Zefo. Łącze? Tak, racja, mogę wymienić twoje na to. Zajmijmy się tym. I jak? Ten jaki zadowolony. Przetestujesz? Łącze komputerowe, hakuj panele, aby dostać się do nowych obszarów. No i kurwa. W końcu. Nieźle. Zajebiście wynotowałeś. A, jeszcze jeden go strzelał. Taki podwójny strzał, nie? Dobrze pamiętałem, że tu jest skrzynia za oknem. D.
Dobrze pamiętałem, że tu jest skrzynia za oknem. Kuźwa, muszę się tutaj cofnąć, nie? To jest masakra jakaś. Ej, serio, nie? Powinno być możliwość przechodzenia między jednym obszarem a drugim, bo ja muszę pójść tu, tu, do góry. Czekajcie, bo tu jest zjazd. Tu, tędy, przez to. Tędy, tu zjechać, tu, żeby dostać się, kurwa, do tego miejsca. Czajcie to? Tak naprawdę nie wiem, w którym miejscu jest wyjście, nie? Powinno być troszeczkę to, moim zdaniem, inaczej oznaczone. Widziałem ostatnio, zamknięte. Jak grupa skazów załatwiła całą drużynę. Zbliża się! Zajmę się tym! Robi się! Kuźwa. Artuditu. BD1? Tylko się upewniam, że jesteś. No. Czekajcie, coś tu jest na zielono. Muszę je otworzyć. Dzięki. Nice. Nie przejmujcie się zaginionym artefaktem. Zajmę się tym osobiście. Skrzynia używana przez żołnierzy Imperium do transportowania artefaktów odkrytych w trakcie wykopalisk. Imperialna oficer zdawała się ukrywać prawdę na jej temat. Nie będę medytować, ale sobie użyję tego. Tylko po to, żebym się tu odrodził. Myślę, że warto. Dobra, na koniec i w lewo. Na koniec i w lewo. Shit. Patrzcie, jakie to jest głupie. Nie mogę biec, tylko muszę podejść i kliknąć spację, nie? Znasz może jakieś żarty, Bidi? Nie wiem. Ha, klasyka. A po polsku, kurwa, mać? Okej, gdzie ja zasuwam? Było za blisko. Czyj stary wrócił z żabki właśnie bez piwa? Poczekam, aż on ich zrzuci. Też tak myślę. Pora
Kana z tym! Elo. Dużo lepiej. Sprawdzę to. Sprawdzę. Ewidentnie stary Neka, nie? Jotas. Silne, lecz powolne atakuje po uniknięciu dowolnego ciosu. Szybkie ciosy i lub nietypowe ataki rozwścieczają je i zdezorientują. Jotas to potężny i niezwykle agresywny drapieżnik, który dominuje nad swoim środowiskiem za sprawą olbrzymiej siły. Gruba skóra zapewnia mu ochronę porównywalną z pancerzem, ale brzuch, gdzie skóra jest najcieńsza, może skrywać wrażliwe rejony. Stworzenie rekompensuje swoją powolność potężnymi uderzeniami oraz imponującym zasięgiem ramion. No kurwa, łapa dojebana. Kuźwa. No ni chuja, tu nie przejdziemy. Przeżyłem. Zdjąć go szybko! Bezpośrednie trafienie! Ops. Ale batony. BD1, tutaj! Tu mi jest potrzebna moc przyciągania, której jeszcze nie mam. Nie mogę tędy przejść. Jak nie możesz? Można i tak. O kurde. Widzę cię, Jedi. To nie jest zło. Sir, zabiłem szturmowca w czerwono-czarnym pancerzu. Takiego jak na bracę. Szturmowiec czystki. Ich jedynym celem jest polowanie na Jedi. Nadciągają inkwizytorze? Możliwe, choć jesteśmy daleko od braki. Może stwierdzili, że wystarczą szturmowcy. Albo celowo grają na czas. Zachowaj czujność. Da jak tam przejść? No nie przejdę tam na razie. Linka też jest niedostępna. Pomedytujmy. Okej. Drzewko umiejętności. No niestety tu już nic więcej nie wydamy i ludziska, myślę, że nie ma sensu lecieć dalej, bo mamy 1,5 minuty mniej więcej do końca odcinka. Jesteśmy gdzieś tutaj w tej chwili. Więc nie ma po prostu sensu lecieć dalej z tą grą dzisiaj już. I zrobimy sobie kolejny odcinek, nie? W następnym odcinku będziemy kontynuować. Mam ogólnie się dostać do naszego już statku. A tu mam jeszcze sporo rzeczy niedozrobionych, więc pewnie jeszcze będę musiał tutaj podejść później. Ale w każdym razie jesteśmy no już coraz bliżej naszego statku. I kończymy, tak jak wspominałem, minuta została. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, pamiętajcie o kciuku, subie na kanale oczywiście z dzwonkiem. Zapraszam na streamy, linki w opisie zajrzyjcie i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!